Idealny prezent? Chyba myślę, że uśmiech osoby tej, której damy ten prezent. To jest najlepsze. Natomiast najfajniejsze prezenty są takie, które są przemyślane, są zrobione własnoręcznie. Być może właśnie specjalnie z myślą o tej osobie, która je dostaje, a nie tak ogólnie kupowane gdziekolwiek. Mały prezent, ale z miłością. Prezent musi, nie wiem, rozśmieszać, musi radować. Co jeszcze? Obdarowana osoba musi być szczęśliwa, zadowolona z tego prezentu. Ja wiem, no sekret, jakby tu powiedzieć, sekret w prezencie, no żaden. Alors selon moi le cadeau parfait c'est un cadeau qu'elle ne s'attend pas et qui rend heureux. Voilà. No jest to niespodzianka. Na pewno niespodzianka, niespodzianka, która nam przyniesie dużo radości, dużo przyjemności i dużo ciepła w sercu. To się sprawia uśmiech.